Cześć wszystkim, jestem Mateusz i dzisiaj pomyślałem, że może by coś należało zrobić z roślinami, które chyba trochę zbyt mocno już urosły. Przygotowałem na dzisiaj trzy rośliny. Rawidofę Cortharsii, Philodendrona Bobsii oraz Rawidofę Foraminifera. Wszystkim się już troszeczkę urosło. Mam już założone rękawiczki. Przygotowałem sobie wcześniej skalpel oraz takie nożyczki do roślin, jak i również troszeczkę spirytusu do odkażenia narzędzi. Więc postanowiłem po prostu te rośliny rozmnożyć, pociąć je, a wsadzić i ukorzenić w doniczkach. Tutaj mam takie doniczki 7 cm kwadratowe, a na sadzonki szczytowe przygotowałem sobie jeszcze dwunastki. Wiem, że mógłbym to w takiej jednej większej doniczce ukorzenić, czy w samym wielkim pojemniku, ale jakoś tak się przyzwyczaiłem już, że wszystko biorę i sadzę do mniejszych doniczek. Jeżeli chodzi o media, jakie będę używał, to mam tutaj troszeczkę mchu sphagnum w tym wiatrze oraz moją mieszankę taką zwykłą do roślin. Można by powiedzieć, że coś a la bigos. Ale to będzie tylko i wyłącznie do tego filodendrona, dlatego że on ma naprawdę długie korzenie powietrzne. Wezmę sobie najpierw troszeczkę odkaże narzędzia. I jedna się w tym spiritu się tutaj zostawia. I zacznę od mojego filodendrona Bobsii. Zastanawiam się, gdzie go uciąć dokładnie. Albo ja go utnę niżej, a później najwyżej odetnę jedną sadzonkę jeszcze. Zobaczymy. Więc będę miał tutaj dół rośliny, który jest aktualnie tylko i wyłącznie w pełnicie. Jakoś go tak kiedyś ukorzeniłem, ale to było dawno, dawno temu i o nim zapomniałem troszeczkę. Także ten dół sobie już tutaj odłożę. I mam teraz tutaj mojego filodendrona z naprawdę długimi korzeniami. O! Nie wiem, czy jesteście w stanie całe zobaczyć, ale są na serio długie. Tak on tutaj dokładnie wygląda. I zastanawiam się, czy jest tutaj miejsce na odcięcie tej sadzonki na przykład. No, jest miejsce tylko. Tylko, że to już zrobimy skalpelem. Okej. Więc mam taką jedną małą sadzonkę pędową. Na razie ją sobie na bok odłożę. I zastanawiam się, czy stąd coś jeszcze obcinać. Ale myślę, że to jest już tak gęste, że nie będę tego obcinał. Tylko taką całość. Oczywiście jak sobie już obeschnie troszeczkę, wsadzę sobie po prostu już do ziemi. Więc wezmę teraz obetnę moją drugą roślinę, chyba tą Raphidophorę Foraminiferę, która naprawdę tak trochę zbyt mocno już rosła, miałem ją obcinać. Albo ja wiem, z 2 miesiące temu, 3 miesiące temu, tak jakoś została. I ją sobie obetnę tutaj z
stosunkowo nisko. Tak myślę, że o, w tym miejscu, żeby zostały jej trzy liście, które ma. I żeby tutaj coś mogło się jeszcze nowego piąć. Zastanawiam się, czym ją ma obciąć. I ciach. Teraz weźmy sobie ją stąd, zdejmijmy. Okej. Także jak możecie zauważyć, jest to naprawdę duża część ośliny, została ucięta. Na serio zbyt duża mi wyrosła i zaczęła wykształcać po prostu w pewnym momencie mniejsze liście, więc nie widziałem jej sensu, żeby znowu zacząć ją piąć na innym paliku. Także teraz sobie na pewno szczyt dla siebie zachowam i jakiś nowy palik, dużo wyższy, jej kupię. Jak możecie zauważyć, taką na razie sobie sadzonkę zostawiłam. Jest sporo, sporo mniejsza. Zobaczymy, co mi teraz ta sadzonka puści. A tymczasem weźmy się za cięcie tej rośliny. Do roślin. I teraz zastanawiam się, jak to uciąć, bo już też zbyt duże międzywęźla zaczęła puszczać. Ale tak małego szczytu to ja bym raczej nie chciał mieć. Także weźmy go, upnijmy tutaj. O. Także to będzie mój jeden ze szczyt. Jeden szczyt, a reszta to już będą sadzonki pędowe. Jednak skalpelem mi się lepiej tnie. Także o. Pędzik numer jeden. Numer trzy z większym tej już korzeniem. A ładna, nawet dziurkę ma. No, tutaj jeszcze większy korzeń. I ostatnie trzy. To już tak nie za specjalnie wyglądają, ale są. Więc mam ich tutaj razem 13 sadzonek pędowych oraz jeszcze jeden szczyt. A tutaj mam dużo rośliny, który ma trzy, tak. No, 2,5. 3 liścia. Więc to też sobie odkładam na bok, żeby troszeczkę końcówki przeschły. I teraz zabierzmy się za tą Raphidophore Coxali. Chyba dobrze ją wymawiam, ale nie jestem pewien. Doniczki sobie też odstawię na dół.
sobie odstaw gdzieś naprzód z tym. O. Też jest taka trochę zbyt długa. I tak szczerze zastanawiam się, gdzie ją obciąć, bo nie mam pomysłu. Powiedzmy, że obetnę ją na samym czubku. Zapewne tego nie widzicie. To jest taki pęd. No, bardzo długi. Największy liść tej rafidofory. Zobaczcie, jest prawie mojej dłoni. No. Naprawdę duże liście już zaczęła wypuszczać wtedy. No a teraz najnowsze, wiadomo, że nie miała warunków, żeby wypuszczać, no to takie mniejsza wypuściła. I zastanawiam się na serio, co z tą rośliną zrobić. Pamiętam, jak ją kupiłem, miała tylko tutaj ten korzeń z winorośli i była dotąd. Ja ją zamówiłem chyba w kwietniu zeszłego roku. Pamiętam, że wtedy nie było jeszcze zbyt ciepło, także to był albo kwiecień, albo maj zeszłego roku. No i podczas około roku rosła mi jakieś pięciokrotnie. No raz, dwa, trzy, cztery. No, około pięciokrotnie. No ja się sobie tak, że ją zostawię tak jak jest. I jak zacznie puszczać stożek wzrostu u góry i pierwszy liść, to wtedy go obetnę. Także na razie ją sobie zostawiam. I zajmę się tylko tym. Także tak samo podzielę to na jeden szczyt, tutaj powiedzmy. I jeszcze to już napędy. O, i jest szczyt. A teraz lecimy z pędami. Zobaczcie, jak dużo tutaj korzeni jest. 6. No i 13. Ja nie wiem, jak to się udało. Więc na tej kupce mam teraz moje sadzonki pętowe, dokładnie 13 sadzonek pętowych rafidofy Kothalsi. No i jeszcze jest szczyt. Tutaj mam rafidofy Foramidifera ze szczytem też. No i jest ten nasz Bobsy jeszcze tutaj. Więc jedziemy znów od początku. Mam tutaj doniczkę 12 oraz doniczkę 7. I wezmę sobie filodendronę Bobsy. O. Zobaczymy, jak mi się uda upchać te korzenie. Także tą sadzonkę pędową do tej malutkiej doniczki sobie wsadzę. Tutaj też mam trochę mchu. No i mam sadzonkę do ukorzenienia przygotowaną. A drugą sadzonkę już sobie do migosu zasadzę. Że zacznę jakoś te korzenie tutaj upychać.
Okej. Było prościej niż myślałem. Cały mi się tutaj zmieścił bez problemu. Także tylko też już sobie na bok odstawię filodendrona. No. Pewnie za niedługo, w sensie za niedługo to w moim wypadku będzie przed jesieniem, jeszcze go przesadzę może do większej doniczki, ale to zobaczymy, jak będzie rósł. Okej, resztę już roślin będę sadził tylko i wyłącznie w mchu sparnum, także wezmę sobie najpierw dwie większe doniczki, znowu trochę mchu. I tak powinno się mi bez problemu już ta roślina ukorzenić. Także szczyt rafidofory sobie tutaj odstawię. A do drugiej doniczki, tej większej, wezmę sobie tam ten szczyt rafidofory. Daję je sobie w takich większych doniczkach niż zazwyczaj bym dawał te rośliny, dlatego że chcę je później po prostu przymocować jeszcze paliki lub inne kolory, żeby miały się te rośliny jak piąć. Także rafidofory sobie też tutaj już odstawię. No. A mając na myśli paliki, to myślałem o takich palikach. Zobaczę jeszcze, czy je włożę po prostu, przykręcę jakoś. Zobaczymy. Także teraz wezmę rafidofory foramidifery do takich zwykłych doniczek siódemek, także 13. I do tych doniczek już zacznę powoli wkładać sobie ten mech razem z tymi rafidoforami. Okej, okay. I mam tutaj już moje 13 sadzonek pędowych rafidofery foramidifery. Także wszystkie są w tych doniczkach siódemkach, jak wspominałem. Wolę stosować raczej po prostu mniejsze doniczki, jeżeli chodzi o takie rozsady. I później, jak widzę, że roślina daje radę, to po prostu zwiększam jedną doniczkę tak do 9, w tym wypadku może i nawet do 12, ale na razie wszystkie będą w doniczkach 7 cm. Więc teraz pora na rafidofory kocali. 13 doniczek. I znowu sobie biorę wiadro z mchem. I zaczynam tak samo. I zaczynam tak samo wijać te sadzonki po prostu troszeczkę mchem i wsadzam do doniczki. Okej, okay, no to skończyłem rozsadzać moje rośliny. Mam tutaj filodendron na Bobsi, ten szczyt co uciąłem. Mam dół rośliny, gdzieś tam z boku sobie stoi, jest ta sadzonka pędowa malutka. Tutaj mam te dwie rafidofory po 13 sadzonek pędowych oraz po jednym szczycie. Wszystko wsadzę do tak dosyć dużej wilgotności, dlatego że rafidofory raczej tego wymagają. I mam nadzieję, że wszystko spokojnie mi się ukorzeni i zacznie nie znowu powoli rosnąć. Do tych większych rafidofor, tak jak mówiłem, jakieś paliki jeszcze dołożę. Także zobaczymy, jak to wszystko się ułoży.
Mam nadzieję, że taki odcinek Wam się spodobał. Jeżeli chcecie oglądać więcej filmów ze mną, zachęcam do subskrypcji kanału. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie do końca. Ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!